Siema, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale. Ja jestem Nocur, a dziś odcinek z serii, której to dawno nie było. Mianowicie skupimy się dziś na tym, czym są maszyny Lizarda występujące w Farming Simulator 19. Rzecz jasna w rzeczywistości, tak więc na samym początku zachęcam Was do obejrzenia poprzednich części z tej serii, bo naprawdę warto, a także obejrzyjcie historię marki Lizard, bo uważam, że jest ona bardzo ciekawa. Zostawcie subskrypcję na kanale, abyście byli na bieżąco z moimi materiałami, łapeczki w górę, aby film ten miał jak najlepszy zasięg oraz komentarze, bo jestem ciekaw waszej opinii o tym filmie. Tak więc bez zbędnego przedłużania zaczynamy. Na początku jednak chciałbym omówić maszyny, które to wystąpiły w poprzednim odcinku oraz te, których to marek określić się nie da. Lizard t 7, Lizard S710 oraz Lizard Cena Trans 600 są to maszyny, które wystąpiły w poprzednim filmie, więc jeśli chcielibyście poznać szczegóły w ich temacie, to zachęcam do obejrzenia poprzedniego odcinka. Niektóre narzędzia do ładowarek, big bagi czy też budynki są to rzeczy i obiekty, których to marek z oczywistych względów określić się nie da, ale że są brandowane Lizardem, to po prostu je pokazuje. Lizard MKS8 oraz MKS32. Są to cysterny spożywcze, które to pierwszy raz pojawiły się w serii Gear Farming Simulator w edycji Farminga 19. Były one dosyć dużą innowacją, ponieważ pozwalały one na samodzielny wywóz mleka od krów. Jak same nazwy wskazują, MKS 8 miała 8000 litrów pojemności, a MKS 32 32000 litrów. Co do marki, jaką są owe cysterny, w rzeczywistości ciężko jest określić, ponieważ wiele firm produkujących takie cysterny robi je bardzo podobne do siebie, więc Giants mógł inspirować się czymkolwiek. Lizard Moduł 4 oraz Moduł X. Są to tak naprawdę te same przyczepy do bel bawełny, tylko że ta pierwsza jest do kwadratowych bel, a ta druga do okrągłych. Ta pierwsza występuje w podstawce Farminga 19, zaś ta druga w DLC John Deere Cotton Pack. Kwestia tego, czym owe przyczepy są w rzeczywistości jest dosyć ciekawa, ponieważ według Farming Simulator Wiki jest to po prostu Mac Core Mac modul, co jest troszeczkę sprzeczne, bo przecież Giants wtedy miał licencję na sprzęt właśnie MacCoreMaca, ale wiecie jak to jest. Mógł go po prostu nie wykupić i zastąpić Lizardem. Ale co ciekawe po wpisaniu w Google owego modelu oraz wklejeniu zdjęcia nie wyszukuje nam kompletnie niczego. Także trzeba Wikipedii Farminga uwierzyć na słowo. Lizard modul RB oraz Lizard modul RB Semi. Tak samo jak w poprzednim wypadku, ta pierwsza umożliwia nam zbieranie kwadratowych bel, a ta druga okrągłych. FS Wiki również pokazuje nam podobną sytuację co z poprzednimi przyczepami. Według tej strony, naczepy te w rzeczywistości to Cormac Mac Modul Semi, ale na Google nic kompletnie nie ma. Jedyne podobieństwa, jakie znalazłem w sieci do owej naczepy, to te, które widzicie teraz na ekranie. Lizard Conveyor Loader. Jest to nic innego jak kosz przeładunkowy taśmowy, który to pojawił się w Grimme Pack do Farminga 19. Im głębiej w las, tym bardziej przekonany jestem, że Giant specjalnie stosuje trik ze specjalnym podrobieniem maszyny jakiejś marki tak, aby Lizard był w grze wiecznie żywy. Kosztem to oczywiście w rzeczywistości Grimę e, model RH, tyle że w deczko zmienionej formie. Jeśli się nie zgadzacie, możecie oczywiście napisać swoją propozycję w komentarzu. Lizard Road Runner Jest to amerykańska ciężarówka, która to zadebiutowała w serii gear farminga właśnie w edycji 19. W grzemoc tego traka to 620 koni. Odpowiednikiem w realnym świecie owej ciężarówki jest Freightliner FCL120. Model tej ciężarówki był produkowany w różnych wersjach oraz różnych rocznikach, więc naprawdę ciężko jest znaleźć na jej temat wiele informacji. Ciężarówka ta najczęściej występuje z wariantem mocowym na poziomie 475 koni. Lizard Pickup 2014. W tym momencie Giants troszeczkę mnie zaskoczył, ponieważ pickup ten nie jest inspirowany Fordem ani żadnym innym amerykańskim amerykańskim autem. Ale zaraz do tego przejdziemy. W grze pickup ten osiąga maksymalną moc 300 koni mechanicznych, więc nie straszne są mu jakieś większe lawety czy też przyczepy. W realnym świecie samochód ten inspirowany był Toyotą Tundrą trzeciej generacji, która to wyszła właśnie w 2014 roku. Naprawdę przyznajcie, że samochód ten jest naprawdę dobrze odzorowany. Jeśli chodzi o moc tego samochodu oraz warianty silników, to macie je przedstawione na ekranie. Także przechodzimy do następnego pojazdu. Lizard Pickup z 1978 roku. Pickup ten pojawia się oczywiście w 19. W grze samochód ten jest dosyć mocny jak na swój wiek, bo rozwija moc aż 200 koni. W realnym świecie jest to również Toyota Model Hilux z 1988 roku. Podobieństwa jak widać są ogromne. Jest to dosyć ciekawe, że w tej edycji Farminga Giants zdecydował się na inspirację japońską motoryzacją, a nie amerykańską jeśli chodzi o samochody osobowe. Tutaj macie również silniki i moc jaką rozwija ten samochód. Mohut. Lizard Hulk jest to przedostatni omawiany w tym odcinku pojazd. Ciężarówka ta w grze rozwija moc 550 koni. I tak samo jak w przypadku Lizarda Roadrunnera, jest to w rzeczywistości prawdopodobnie Freightliner FCL120, tyle że z niższą kabiną oraz mocą. Lizard Warrior jest to ciężarówka o mocy 460 koni, występująca oczywiście w farmingu 19. Też zauważyliście, że do edycji farminga 19 w grze było więcej amerykańskich ciężarówek niż tych z Europy? Dziwne to było, ale okej. Okay. Najbardziej podobną ciężarówką, którą to może być inspirowana ta z 19, jest International Model 2000. Standardowo wychodziły one w różnych wersjach mocy, ale najczęściej można spotkać te 600-konne. Jeśli macie roszczenia co do tej propozycji, możecie pisać oczywiście w sekcji komentarzy. No i witam w podsumowaniu. Szczerze mówiąc, to ciężko mi było szukać podobieństw w prawdziwych markach, jeśli chodzi o te edycje farminga, ponieważ wiele z tych maszyn zostało dobrze przerobionych i dostosowanych do tej gry. No ale jakoś się udało, przed nami w sumie jeszcze trzy odcinki z tej serii, ponieważ do omówienia został Farming 22 oraz nadchodzący farming 25. Ale także bonusowy odcineczek. No nic. To tyle na dziś ode mnie. Komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie, mówił nocur, cześć na razie.